Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym trzecim już wtorkowym wykładzie w ramach Święta Oddziału Rynku Podziemnego Drążenie Miasta Ogień. Było już o kulturze, o znaczeniu ognia w kulturze. Tydzień temu z kolei mówiliśmy o rzemiosłach związanych z ogniem, a dzisiaj naszym gościem i prelegentem jest pan Leszek Buczak, emerytowany oficer Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Uf, powiedziałam, mam nadzieję, że nic nie przekręciłam, ponieważ tematem naszego dzisiejszego spotkania jest walka z ogniem w Krakowie właśnie. Oczywiście witam Państwa serdecznie w imieniu dyrekcji oddziału Rynek Podziemny. Ja się nazywam Katarzyna Winiarczyk. Powinnam się jeszcze przedstawić, żeby dopełnić obowiązków wszelakich. I zanim oddam głos panu Leszkowi, jeszcze powiem, że oczywiście tradycyjnie po wykładzie zachęcam do zadawania pytań, ponieważ tak się staramy, żeby tutaj państwo mieli okazję spotkać się z ekspertami doświadczonymi w swoich dziedzinach, więc taka okazja jest. Więc gorąco do tego zapraszam i zachęcam. Nie przedłużając, oddaję głos prelegentowi i zapraszam do wysłuchania odczytu. No właśnie, będzie ewakuacja, oby nie, oby nie. Lepiej, żeby nie było. Dzień dobry Państwu. Zostałem przedstawiony przez panią Katarzynę. Tak jak pani Katarzyna powiedziała, jestem oficerem, strażakiem, już byłym. Przez prawie 30 lat pełniłem służbę niedaleko stąd, bo przy ulicy Westerplatte. No i praktycznie rzecz biorąc, całe moje młode, dorosłe życie było związane ze strażą pożarną, z gaszeniem ognia. W międzyczasie zainteresowałem się historią straży pożarnej, strażaków, tym, co było wcześniej. Może pozwolę sobie Państwa tak przywitać, może nie tyle po strażacku, co po ogniowemu. Już 9 na zegarze, spać panowie gospodarze, strzeżcie ognia i złodzieja, w Panu Bogu jest nadzieja. Na sługi się nie spuszczajcie, lepiej sami doglądajcie. Ostrożnie z ogniem. Jest to zawołanie Custodes Nocturnos, czyli krakowskich stróży nocnych. Skąd czerpiemy wiedzę o krakowskich strażakach, o tym, jak w dawnych czasach walczono z ogniem, jakie było postępowanie w razie powstania pożarów? Szanowni Państwo, taką podstawową pracą, szerzej niepublikowaną, bo ona była publikowana w latach 20. XX wieku, jest jubileuszowa księga pamiątkowa krakowskich straży pożarnych 1873-1925. Jest to takie, uważam, podstawowe źródło do wiedzy o straży pożarnej, przynajmniej jeżeli chodzi o wieki średnie, o czasy nowożytne, XIX wiek. Szerszym tłem dla poznania i funkcjonowania straży pożarnej w Krakowie są prace Jana Adamczewskiego, Mała Encyklopedia Krakowa, państwa Bienia Żówny, praca zbiorowa Małecki, Dzieje Krakowa, nieocenione dzieło Juliusza Demela, Pożar Krakowa, 1850 rok oraz Waleriana Kalinki pod tym samym tytułem. Przy takim wielkim wydarzeniu tragicznym dla Krakowa, jakim był pożar w 1850 roku, bardzo, bardzo się można posiłkować pamiętnikami rodziny Luisów. Dużo wnosi również pan profesor Jacek Purkla w swojej pracy, jak powstał nowoczesny Kraków, oraz już taki nasz, można powiedzieć, branżowy, pożarniczy ekspert, emerytowany również jak ja, brygadier pożarnictwa Władysław Pilawski w swoim dziele Historia sikawek, motopomp i samochodów pożarniczych
oraz umundurowanie straży pożarnych wiele wnosi do odkrywania dziejów straży pożarnej. Nie tylko w Krakowie, ale również w całej Polsce. Proszę Państwa, obrona przed ogniem od średniowiecza do roku 1850. Współczesny, szeroki system obrony przeciwpożarowej powstawał na przestrzeni wieków. Z organizacją ochrony przeciwpożarowej mamy do czynienia w momencie urbanizacji miast polskich, w zasadzie kiedy miasta polskie, zwłaszcza Kraków, zaczęły funkcjonować w oparciu o prawo niemieckie, prawo magdeburskie. Wtedy, kiedy Kraków został utworzona została lokacja Krakowa. W latach 1374-375 w uchwale Rady Miasta Krakowa mamy pierwsze wzmianki odnośnie ochrony przeciwpożarowej. W sumie jest to jedno zdanie. Cytuję. Państwo też widzicie przed sobą. Mówi się w niej między innymi o tym, że kto by uciekał, zamiast dać znać o pożarze lub biegł do niego bez sprzętu gaśniczego, temu grozi więzienie. Szanowni Państwo, to jest taki, można powiedzieć, bardzo enigmatyczny, bardzo i krótki fragment. Natomiast trzeba powiedzieć, na czym polega akcja ratowniczo-gaśnicza. W zasadzie na czym polega zabezpieczenie przed pożarem. Składają się na to w zasadzie dwa zadania, czyli taka szeroko rozumiana prewencja, czyli trzeba coś, jak przeciwdziałać powstawaniu pożarów. I druga sprawa, ja to mówię w dużym uogólnieniu, bo nie możemy jeszcze tutaj w wiekach średnich mówić o jakichś formach bardzo wysoce zorganizowanej działalności pożarniczej, jak prowadzić akcję ratunkową. Przede wszystkim, i to będzie się przewijało przez cały czas naszego spotkania, ważne jest to przy pożarze, ażeby była jedna osoba, która zawiaduje tym pożarem, dowodzi, wydaje polecenia. Drugi element, przeciwdziałanie panice. Trzeci element, już niesienie takiego bezpośredniego ratunku zagrożonym ludziom oraz prowadzenie akcji gaśniczej. Czwarty, o czym często się mówi, przynajmniej w wiekach średnich i troszeczkę późniejszych, wyznaczenie ludzi, którzy by zapobiegali rabunkom, które były w takich czasach, w takich sytuacjach częste. U schyłku średniowiecza system obrony przeciwpożarowej Krakowa składał się z trzech zasadniczych części. Zawierał on nakazy i zakazy dotyczące środków zapobiegających powstaniu pożarów i pomagających przy ich zwalczaniu, porządek budowlany oraz organizację gaszenia pożarów. Przede wszystkim prawo, mamy tutaj przede wszystkim odniesienie do Krakowa, zabraniało trzymania w domu siana. Na właścicielach spoczywał obowiązek czyszczenia kominów. Były to bardzo, bardzo istotne sprawy, jeszcze z tego względu, że nie było czegoś takiego jak zawód kominiarz, który byłby wyodrębniony. No cóż, trochę uruchomimy wyobraźnię, w czym jest siano. Jest to bardzo, bardzo, bardzo taki podatny na pożar element. W miastach, nie tylko na wioskach, utrzymywano przecież konie, trzodę, bydło. No i starano się im zabezpieczyć jakoś pożywienie, prawda? I w związku z tym to przechowywanie siana, słomy, innych takich palnych rzeczy. Następnie prawo to nakazywało, aby w każdym domu znajdowała się kadź z wodą. W przypadku powstania pożaru właściciele browarów byli zobowiązani pod karą grzywny do dostarczenia wozów konnych z beczkami. Wiadomo, że jak miał miejsce pożar, trzeba było gasić przy pomocy wody. Wody, no pomimo tego, że Kraków był otoczony z trzech stron przez wodę, przez rzekę Wisłę
i bagna, dostępność tej wody nie była w Krakowie taka wielka. Były studnie miejskie i były po prostu czasem dochodziło do niedoboru tejże wody. W razie pożaru mieszkańcy zagrożonego kwartału, a było ich w sumie 4, czyli Kraków był podzielony na 4, można powiedzieć, kwartały pożarowe, gromadzili się na wcześniej wyznaczonym miejscu, skąd pod dowództwem tak zwanego hutmana udawali się na miejsce akcji. Hutman. W pewnym momencie władze miasta doszły do wniosku, bo przede wszystkim na władzach miejskich spoczywał obowiązek walki z pożarami, prowadzenia akcji ratowniczej. Zazwyczaj ci ludzie zajmowali się całkiem czymś innym, handlem, rzemiosłem. No to postanowili zatrudnić osobę, która by odpowiadała, była odpowiedzialna za prowadzenie akcji gaśniczej, ewentualnie przygotowanie do działania w tym zakresie mieszkańców Krakowa. W tym czasie obrona przeciwpożarowa spoczywała całkowicie w rękach krakowian. Czyli oprócz tego hutmana ratusznego, zwanego źródła, mieszkańcy mieli sami sobie zapewnić bezpieczeństwo. Taka ciekawostka, w przypadku powstania pożaru, temu, kto pierwszy z wiadrem wody pospieszył do gaszenia ognia, Rada Miejska wręczała tak zwany wiadrunek za primus vax, czyli nagrodę. Zagrożenie naszego miasta przez wieki było duże, można powiedzieć ogromne. Składało się na to wiele czynników. No przede wszystkim drewniana zabudowa, a szczególnie w średnich wiekach prymitywne rozwiązania architektoniczne. No takim przykładem źródłowym jest taka opisana sytuacja, że zamiast kominem dym uchodził przez otwór w strzesze, który na noc zamykano klapą. No cóż, dużo nie trzeba było, żeby doprowadzić do powstania pożaru i katastrofy. Wąskie uliczki utrudniały prowadzenie akcji gaśniczej. No i oczywiście prymitywny był sprzęt gaśniczy. Jakiż to mógł być sprzęt gaśniczy? Wiadra, beczki, osenki, osenka, czyli bosak, topory, wiadra. No podstawowym środkiem gaśniczym była woda. No i tak to ta woda w sumie to odgrywała najważniejszą rolę do początków XX wieku. No i w takiej sytuacji Kraków przeżywał kilkadziesiąt dużych pożarów. Szanowni Państwo, wyciągnięto wnioski z pożarów, które miały miejsce w Krakowie i nie tylko. Polscy myśliciele, Andrzej Frycz Modrzewski w traktacie o naprawie Rzeczypospolitej wydanym w 1551 roku ochronie pożarowej, czyli prewencji ogniowej i prowadzenia akcji gaśniczej poświęcił dwa rozdziały. Uważam, że lepsze rozwiązania były w pracach Anselma Gostomskiego Gospodarstwo, które było wydane w Krakowie, oraz Jakuba Kazimierza Haura, Ekonomia ziemiańska. Ja pozwolę sobie Państwu zacytować Jakuba, pana Haura, fragment, jak wyglądała akcja gaśnicza, powiedzmy, w XVII wieku, czy na przełomie XVI i XVII wieku. W wydanej w Krakowie w roku 1675 rozprawie Ekonomika ziemiańska Jakub Kazimierz Haur pisze: w razie ognia na gwałt i trwogę trąbią lub we dzwon biją, lud różny zewsząd się zbiega i miesza, jedni ratunku,
drudzy do rabunku, niektórzy też na dziwowiska. Więc należy, aby urząd był na ratuszu, miejscu publicznym, przytomny oraz warty cechy gromady ludzi, aby jedna warta ową połać albo ulicę otoczyła, aby ludzi luźnych hamowano i nie puszczano, a tylko pewnych z wodą, osękami, z siekierami, z wąworkami. Wąworki to kubki skórzane, do ratunku puszczano. Cieśle ze swoimi siekierami wszyscy mają ochotnie pokazać się. Kufy albo beczki na saniach albo na wozach mają być zawsze w pogotowiu wody pełne. W rynku na czterech rogach przy studniach. A ktokolwiek wprzód na miejsce, gdzie jest ogień, wodę przywiezie, ma mu pewna z urzędu dana być kontentacja z grzywien płaconych za karę, u kogo by się z komina ogień pokazał i kto o kominiarza nie pamiętał. W miastach i miasteczkach i porządnych wsiach mają być sikawki od tokarzów, od miechowników wąworki skórzane, od kowalów osęki okowane, od bednarzów naczynia na wodę. Od cieśli siekiery. Pewna tedy część ludzi ma być wydzielona. Jedni z siekierami dla wyrębywania, drudzy z osękami dla rozrywania ognia. Trzeci z naczyniami i z sikawkami do noszenia wody i zalewania. Czwarci do wynoszenia rzeczy. Mają być też i tacy, którzy by na ten czas szkody strzegli, a tak przy takowym porządku i ostrożności ma być pilność i dozór aż do uśmierzenia i ugaszenia ognia. W taki sposób prowadzono akcje ratowniczo-gaśnicze w dawnych wiekach. Nie mamy takiego szczegółowego opisu, jak postępowano w takich przypadkach, a zwłaszcza akcji ratowniczych, które byłyby prowadzone z imienia i nazwiska. Dopiero według moich ustaleń z taką szczegółową analizą, szczegółowym opisem pożaru jest ten pożar z lipca 1850 roku w Krakowie. Przedstawię teraz Państwu najgroźniejsze pożary miasta od XI wieku. No, mamy odnotowany w 1021 roku pierwszy w Krakowie pożar i zniszczenie katedry wawelskiej. Natomiast w 1125 roku rocznik kapituły krakowskiej odnotowuje: Kraków spalił się. W 1205 roku płonie katedra na Wawelu. 2012 lipiec, już mamy większą informację, szerszą. Piorun uderza wkryty drewnem skarbiec katedry wawelskiej. Ogień niszczy zarówno skarbiec, jak i jego wyposażenie. W 1241 roku dochodzi do pierwszego najazdu Tatarów na ziemie polskie. Kraków zostaje jako miasto spalone, z pożogi ocalał zamek na Wawelu i kościół świętego Andrzeja. W 1259 roku drugi najazd Tatarów i takie same efekty jak po poprzednim. Kraków zostaje spalony. W 1262 rocznik małopolski odnotowuje kolejny pożar katedry. Tutaj już mamy ściślejszą datę. W roku 1405, 26 maja, zapruszony ogień przy kościele świętego Piotra ogarnia domy przy ulicy Grodzkiej Kanonicznej. Palą się kościoły świętego Piotra, świętego Andrzeja oraz Collegium Juridicum. 27 kwietnia 1462 roku wybucha pożar w klasztorze ojców dominikanów, od którego zapalają się domy przy ulicy Grodzkiej, Brackiej, Gołębiej, Poselskiej, świętej Anny, a także kościół i klasztor ojców franciszkanów oraz pałac biskupi.
opisów z relacji znamy datę dzienną, rok powstania, co się spaliło, natomiast co było przyczyną pożaru, jak przebiegała akcja ratownicza, gaśnicza, no tego nie wiemy. 1475 rok, 31 marca, pali się cała dzielnica koło Nowej Bramy i Bramy Mikołajskiej. Dochodzimy do roku 1494, czerwiec. Ogień ogarnia północną część miasta od Nowej Bramy do ulicy Szewskiej. W roku 1499 straszliwy pożar niszczy znaczną część zamku na Wawelu. W 1504 roku płonie Kazimierz. W 1509 roku ogień trawi Stradom z trzema kościołami. W 1548 roku, 2 kwietnia, wiemy, że to był poniedziałek wielkanocny, wybucha pożar w komnatach wawelskich, gdzie jest złożone ciało zmarłego dzień wcześniej króla Zygmunta I Starego. Wedle relacji jego syn Zygmunt August na plecach zwłoki ojca z ognia wyniósł. W roku 1549 kolejny pożar zabudowań na Wawelu. Akcją gaszenia pożaru kieruje osobiście król Zygmunt August. No i wedle mojej wiedzy jest to pierwszy z imienia i nazwiska dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej w Krakowie. W roku 1555 od ognia zapruszonego w Jatkach Garbarskich zajmują się sukiennice, czyli miejsce, w którym się tutaj znajdujemy. 29 stycznia 1595 roku pożar ogarnia część zamku od Kurzej Stopy. Przyczyną pożarów są eksperymenty alchemiczne Michała Sędziwoja, prowadzone przy współudziale króla Zygmunta III Wazy, no później nazwany Zygmunt III Waza, prawda, królem Zygmuntem. Konsekwencją pożaru będą przenosiny dworu królewskiego do Warszawy. W roku 1655, znana data powszechnie, podczas najazdu szwedzkiego oczywiście, od 25 kwietnia Szwedzi palą wszystkie kościoły i klasztory poza murami miasta. No, Kraków w tym czasie był miastem obleganym przez Szwedów. Po kilkunastu dniach oblężenia miasto się poddało, ale w międzyczasie Szwedzi doskonali spustoszenia. Przenosimy się do roku, przepraszam, do roku 1702, pożar Wawelu. W komnatach wawelskich zamienionych przez Szwedów lazaret zapruszono ogień, który ogarnia cały zamek. Między 22 a 27 września rezydencja królów polskich ulega wielkim zniszczeniom. W źródłach, co nie niektórych, mówi się, że całkowitemu zniszczeniu uległ zamek na Wawelu. Także pożar z 1702 roku był bardzo tragiczny i Wawel odniósł bardzo, bardzo wielkie straty. Od 5 do 12 sierpnia 1768 roku w czasie Konfederacji Barskiej podczas oblężenia przez Moskali płoną wszystkie przedmieścia Krepasz, Wielopole, Biskupie, Krupniki, Garbary, Smoleńsk oraz Nowy Świat. Przenosimy się, proszę Państwa, do połowy XIX wieku, gdzie ciężar walki z pożarem w Krakowie, tak jak już wcześniej pozwoliłem sobie powiedzieć, spadał na barki jego mieszkańców, czyli mieszkańcy sami musieli zastroszyć się o swoje bezpieczeństwo przed pożarami. Nad bezpieczeństwem ogniowym czuwał nadal ten hutman ratuszny. Z końcem XVIII wieku zadanie to przejęli na siebie dziesiętnicy dozorców cyrkułowych, a więc właściciele domów, z których co dziesiąty strzegł bezpieczeństwa pożarowego w 10 domach. Na terenie Krakowa przepisy pożarowe zwane porządkami ogniowymi ustalił magistrat w roku 1792. A 2 lata później, w 1794, obronę ogniową miasta powierzył kongregacji kupieckiej, cechom rzemieślniczym i kominiarzom. Kongregacja kupiecka wybierała ze swego składu 6 ludzi, którzy
ubrani, odziani, używając języka staropolskiego, w ustalone przepisami ubiory, kierowali poczynaniami ratowników. Spośród członków cechów ten, kto był najmłodszym magistrem, czyli mistrzem cechowym nominowanym najpóźniej, zgłaszał się pod ratusz, gdzie oddawał się do dyspozycji magistratu, czyli był tym, można powiedzieć, takim, przejmował na siebie obowiązki dowodzenia i organizowania akcji ratowniczej. Jak wyglądało alarmowanie i postępowanie w przypadku gaszenia pożarów? Na odgłos bębna czeladź, wyrobnicy i parobki uzbrojeni w topory, żelazne osenki z konwiami udawali się na wyznaczone punkty zborne, skąd razem spieszyli na miejsce pożaru. Do uczestnictwa w akcji gaśniczej zobowiązani byli szczególnie ci kominiarze w rejonie pracy, których powstał pożar. O właściwe zaopatrzenie w narzędzia gaśnicze troszczył się magistrat. Pieczę nad nim sprawował płatny ze skarbu miasta, już teraz nie hutman ratuszny, ale szpryc magister. Jak już wcześniej przewinęło się w mojej wypowiedzi o środku gaśniczym, o narzędziach gaśniczych. Szanowni Państwo, jedynym dostępnym, stosowanym środkiem gaśniczym była woda, którą gaszono ogień z drewnianych przenośnych drabin przy pomocy skórzanych wiader lub ręcznej drewnianej pompy tłocznej, tak zwanej szprycy. Ta szpryca weszła do użytku w XVII wieku i stanowiła wyposażenie pożarnicze aż do drugiej połowy XIX wieku. Częstym działaniem było organizowanie tak zwanych łańcuchów wodnych, czyli w przypadku utrudnień w dostarczaniu wody przez wozy mieszkańcy Krakowa pod komendą tego szprycmagistra ustawiali się jeden przy drugim, najsilniejszy i najsprawniejszy przy punkcie czerpania wody, czyli przy rzece albo studni, i po prostu z ręki do ręki wiadro było podawane w kierunku pożaru. Magistrat miasta dysponował sikawkami, które rozmieszczano po jednej w każdej dzielnicy, w miejscu, gdzie zbierali się ratownicy przed udaniem się do gaszenia pożarów. Mówimy tutaj cały czas o Krakowie. Jedna sikawka znajdowała się na ratuszu, tak jak w średniowieczu. W każdym domu stała kadź z wodą i narzędzia gaśnicze. Także przy każdej studni miejskiej ustawiony był zbiornik z wodą zwany kufą, z której wodę dostarczono do zagrożonego miejsca w beczkach lub beczkowozach od piwowarów lub też, jak mówiłem, z wiaderkami, podając je szeregiem z ręki do ręki, a następnie do sikawek. W roku 1802 wprowadzono porządek względem gaszenia pożarów w stołecznym mieście Krakowie, który przy pomocy 140 paragrafów modyfikował strukturę obrony przeciwpożarowej w mieście. Oprócz dzwonienia i trąbienia w nocy co pół godziny, w dzień co godzinę, miał on obowiązek obserwować miasto. Mowa tutaj o strażniku na wieży mariackiej. Jeśli zauważył gdzieś pożar, uderzał w dzwon 1 do 4 razy, w zależności od tego, jak daleko od rynku miał on miejsce. W tym też kierunku wywieszał z okna za dnia czerwoną chorągiew, w nocy czerwoną latarnię. Przez długą trąbę wywoływał nazwę miejsca, gdzie dostrzegł ogień. Gdyby pożar zauważył stróż nocny, miał przybiec pod wieżę mariacką i pociągnąć za drut, który uruchamiał dzwonek alarmowy w pokoju strażnika hejnalisty. Ten natomiast alarmował mieszkańców miasta.
I tak funkcjonował system obrony przeciwpożarowej w Krakowie do roku 1850. W międzyczasie, w 1838 roku, Ignacy Paprocki, późniejszy wiceburmistrz Krakowa, przedstawił Senatowi Wolnego Miasta Krakowa projekt ulepszenia obrony przeciwpożarowej. Opierał się on na kilku punktach. Przede wszystkim określał ścisły podział na okręgi gaśnicze, postulował, aby spośród mieszkańców poszczególnych okręgów wyznaczyć ludzi, którzy kierowaliby akcją gaśniczą w swoim rejonie. Proponował wyznaczenie spośród mieszkańców okręgów tych, którzy byliby niezbędni do prowadzenia akcji. Wskazywał na potrzebę zakupienia wojłokowych ubrań ochronnych, które zmniejszałyby niebezpieczeństwo poparzeń i uchroniły od zniszczenia ubrania osobiste gaszących. Z mojej wiedzy wynika, że to był projekt, nie wszedł on w życie, ale uważam, że jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o organizowanie walki z pożarami w Krakowie. Szanowni Państwo, dochodzimy do wielkiego pożaru Krakowa z 1850 roku. Było to bardzo szczególne zdarzenie. Bez mała połowa ówczesnego miasta uległa ruinie, uległa pożarowi. Dokonane zostały wielkie zniszczenia przez ogień. W dziejach miasta, no oprócz tych pożarów, które wcześniej wymieniałem w średniowiecznej i nowożytnej historii, no to pożar Krakowa był jednym z największych. W XIX wieku, w XX, no może pożar magistratu w latach XX, później w roku bodajże 90 pożar pałacu pod Baranami, na początku lat 2000 pożar gigantu przy ulicy, domu handlowego Gigant przy ulicy Wybickiego. Tylko tutaj, jeżeli chodzi o pożar z Krakowa z 1850 roku, no to była katastrofa dla miasta. Tamte pożary miały mniejszy zasięg. Straż pożarna zawodowa, która już wtedy funkcjonowała, nie dopuściła do rozprzestrzeniania się ognia. Szanowni Państwo, w upalne popołudnie 18 lipca powstał pożar na końcu ulicy Krupniczej w tak zwanych Dolnych Młynach. Próby zlokalizowania ognia okazały się bezskuteczne. Do tego dołączył się silny wiatr, który przeniósł ogień na drewniane dachy 4 sąsiednich budynków po drugiej stronie ulicy. W ciągu kwadransa spłonęły młyny rządowe i 10 innych budynków. Ponieważ na drodze pożaru nie było więcej zabudowań, jego czoło zatrzymało się. W tym dniu nad Krakowem były silne podmuchy wiatru. Ten wiatr był wiatrem zachodnim, z jakim zazwyczaj tutaj mamy do czynienia w naszym mieście. I podmuchy wiatru przeniosły żarzące się głównie w kierunku rynku, wznawiając pożogę na ulicy Gołębiej. Do takiego rozprzestrzeniania dużego, wielkiego, do powstania w Krakowie pożaru przyczyniły się złożone u ogrodników na Dolnych Młynach orzechy na strychu, które po spaleniu się nabrały takiej, można powiedzieć, dynamiki, że eksplodowały. I po spaleniu się poszyć dachowych, słomianych czy gontowych, po prostu one, te orzechy, tak jak pocisk, po prostu rozlatywały się po całej okolicy. I jeszcze przy tym silnym wietrze pożar miał doskonałe możliwości dalszego rozwijania się.
mimo przedsięwziętych przez ludność cywilną i wojsko, ponieważ do obrony przed ogniem władze austriackie zawezwały armię, pożar postępował dalej do przodu. Wkrótce pojawił się na dachach Biblioteki Jagiellońskiej, ale młodzież akademicka i licealna, utworzywszy podwójny szpaler, podawała wodę na najwyższe kondygnacje budynku. Najodważniejsi usadowili się na dachu, tłumiąc i zalewając płomienie. W ten sposób, dzięki poświęceniu, wiemy to z relacji naocznych świadków, 150 młodych ludzi, udało się uratować skarby kultury polskiej. W ostatecznym rozrachunku dobrze przemyślana i skuteczna prowadzona obrona ocaliła część ulicy Gołębiej. Pożar szerzył się jednak także i innymi drogami. Przeniósł się na ulicę Wiślną, na dachy kamienicy pod Zającem, drukarni uniwersyteckiej i szkoły technicznej. Prawie równocześnie złowieszcze języki pojawiły się na gmachu wielopolskich, ponieważ powstrzymanie pożaru stało się całkowicie niemożliwe. Mieszkańcy zagrożonych budynków rozpoczęli pospieszną ewakuację mienia z dolnych pięter, w ogóle z budynków, gdyż szybkie przesuwanie się czoła pożaru sprawiło, że przebywanie na górnych kondygnacjach stwarzało zagrożenie dla życia. Jak wielkie to było zjawisko, świadczy informacja, że ogień niebawem pojawił się na ulicy Siennej, Stolarskiej, gdzie objął klasztor ojców dominikanów. W ciągu kilkunastu minut zajął pałac biskupi. Ulica Franciszkańska stanęła w ogniu po obu stronach. Ludzie w popłochu uciekali na planty. Płomień z dachu starostwa przez okna dostawał się do kościoła ojców franciszkanów. Przeskakiwał na organy, kruszył się ołtarz, pękają filary, łamie się wieża. No, wiemy to z komentarzy, z relacji bezpośrednich świadków akcji gaśniczej. Ogień przechodzi na klasztor. W ciągu dwóch godzin pożar objął 8 ulic, obchodząc szerokim łukiem mały i duży rynek. Mimo że południowa część rynku stała w płomieniach, dziwnym zrządzeniem losu ogień nie doszedł do pałacu Jabłonowskich i kamienicy kupca Węcla. Silny północno-zachodni wiatr przesunął tymczasem czoło pożaru na ulicę Grodzką, aż na wysokość skrzyżowania z ulicą Poselską. Dzięki odwadze i poświęceniu kilku obywateli ogień nie przeniósł się na kościół świętego Piotra. Nie przesunął się również w dół ulicy. No i w takiej sytuacji krakowian zastała noc. Wiatr nieco przycichł. Jednak przez cały czas trwało gaszenie płonących jeszcze budynków i dogaszanie pogorzelisk. Na planach rozłożyły się wśród uratowanych sprzętów rodziny pogorzelców. Większość ratowników, zmęczona całodziennym trudem, udała się na spoczynek. Skutki pożaru. Ogień, który wybuchł 18 lipca 1850 roku, zniszczył 2 klasztory, kilka pałaców, 153 budynki, a dogaszanie tego pożaru trwało 5 dni. Po tym wydarzeniu wyciągnięto wnioski. Rada miasta powiększyła tabor straży pożarnej, zakupiła nowy sprzęt oraz przez 17 lat zwiększała liczbę zatrudnionych strażaków z 5 do 40. Jak wiemy z relacji, szybko zaczęto organizować pomoc dla dotkniętych klęską ludzi. Już 19 lipca powstał Komitet Pogorzeli,
któremu przewodniczyli Zofia Potocka i Wincenty Kirschmajer. Drugim ośrodkiem niosącym pomoc poszkodowanym była rządowa komisja gubernialna. Z zebranych darów rozdawano bezpłatnie chleb i organizowano wydawanie gorących posiłków osobom najbardziej poszkodowanym. Wkrótce Komitet Pogorzeli ogłosił apel o pomoc do społeczeństwa polskiego zamieszkującego wszystkie trzy zabory, a także Polaków mieszkających za granicą. Stosowne prośby skierowano również do większych miast Austrii, Francji i Niemiec. Szybko do Krakowa zaczęły napływać środki finansowe i dary rzeczowe, żywność, ubrania, koce. Jednym z pierwszych darczyńców został cesarz Franciszek Józef I, który dla ofiar pożaru przeznaczył 30 tysięcy złotych reńskich. Podarowaną sumę rozdano pogorzelcom jako zasiłek. Szanowni Państwo, taka jeszcze ciekawostka, ponieważ 19 lipca władze austriackie, a w szczególności austriacka Straż Graniczna, zatrzymała na stacji w Szczakowej i zawróciła z powrotem do Królestwa pociąg specjalny wiozący kilka jednostek warszawskiej Straży Pożarnej spieszących na pomoc płonącemu Krakowowi. Odmowa wstępu na teren Galicji strażakom z kongresówki tak dramatycznej dla miasta chwili wzbudziła najwyższe oburzenie i utrwaliła bez tego już wrogie nastroje wobec zaborców. Ludzie długo jeszcze będą padać na kolana, wzywając na Austriaków pomsty Bożej. Jak najgorsze wspomnienia po tym zdarzeniu będzie usiłował zatrzeć sam 20-letni wówczas cesarz Franciszek Józef I, który we wrześniu 1851 roku po raz pierwszy odwiedził Kraków. Spotkało się to jednak z nader chłodnym przyjęciem, co spowoduje, że Kraków na przeszło 30 lat popadnie w niełaskę. Odpowiedź z Krakowa nadeszła, podziękowanie dla warszawskich strażaków ze strony Krakowa nadeszła po ponad 150 latach. 11 października 2007 roku, w czasie jubileuszu stulecia Muzeum Warszawskiej Straży Pożarnej, wysłannicy Krakowa wręczyli mazowieckiemu, wczesnemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadierowi Ryszardowi Psujkowi, pełną czapkę włoskich orzechów, które, jak zapewniali, pozostały po wielkim pożarze w 1850 roku. Do orzechów dołączono sugestie, by w Warszawie uprawa tych owoców została zakazana jako zbyt niebezpieczna. Gdyby jednak odpukać spowodowały pożar, Straż Krakowska w rewanżu za warszawską ofertę pomocy gotowa jest bez względu na koszty wyekspediować do Warszawy wszystkie czynne wozy bojowe. Być może, że z języka, którym się tutaj posługuję, pozwolę sobie Państwu zacytować fragmenty pewnych tutaj relacji. No, za tym po prostu całą akcją podziękowania warszawskim strażakom stoi pan redaktor Leszek Mazan. Szanowni Państwo, omówiliśmy wielki pożar Krakowa z 1850 roku. Chciałbym jeszcze Państwa zapoznać z taką informacją, co oprócz tych orzechów włoskich, które były, można powiedzieć, taką bezpośrednią przyczyną gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru ognia na zabudowania Krakowa, była jeszcze austriacka drobiazgowość. Jedną z największych uciążliwości dla strzegących bezpieczeństwa miasta od ognia stanowiły przepisy austriackie, wydane pod wpływem wydarzeń krakowskiej Wiosny Ludów. Pod najsurowszą karą stróżom mariackim w razie dostrzeżenia ognia nie wolno było bić w dzwon, lecz winni byli dać znać na odwach, że się gdzieś pali. Oficer dyżurny był zobowiązany posłać z odwachu żołnierza na stradom lub do komenderującego generała, że się tam i tam pali.
generał komenderujący wysyłał swego adiutanta na wskazane miejsce, żeby się naocznie przekonał, czy to jest prawdziwy pożar, czy też może rewolucja. A dopiero pan adiutant, zobaczywszy własnym okiem, miał rozkaz udać się na odwach i tam dać dopiero oficerowi dyżurnemu polecenie, aby strażaków ogniowych na wieży Mariackiej zawiadomił, że wolno im bić na alarm, iż w mieście gory. I ten właśnie drobiazgowy system prawa austriackiego przyczynił się do katastrofy w 1850 roku naszego miasta Krakowa. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce nie w maju, tylko w lipcu 1850 roku, stanowiły przełom dla krakowskiego pożarnictwa. Ogromne zniszczenia spowodowane pożarem przyczyniły się do tego, że jeszcze w tym samym roku Rada Miasta powiększyła tabor Straży Pożarnej, zakupiła nowy sprzęt oraz w przeciągu następnych 17 lat ośmiokrotnie zwiększyła liczbę strażaków z 5 do 40. Wszyscy oni uzyskali odpowiednie przeszkolenie. Były to zaledwie początki zmian, jakich Kraków miał wkrótce stać się świadkiem. Możliwości finansowe miasta były ograniczone. W związku z tym w 1865 roku powstała Ochotnicza Straż Ogniowa, licząca 200 członków. W większości byli to studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. 28 kwietnia Rada Miejska ostatecznie zdecydowała o utworzeniu w Krakowie Zawodowej Straży Pożarnej i organizację powierzyła Wincentemu Dołędze Eminowiczowi. Ale o tym będą następne slajdy. Powstała ochotnicza... Coś się tutaj pomieszało. Tak, 2 października 1860 roku władze austriackie wyraziły zgodę na utworzenie Towarzystwa Ubezpieczenia od Ognia, które przyjęło za swego patrona świętego Floriana. Stąd też druga nazwa tegoż Towarzystwa Ubezpieczeniowego Florianka i ono potocznie funkcjonowało w Krakowie do czasów międzywojennych. Zjazd założycielski odbył się w dniach 29 listopada 1860 roku. W skład wybranej Rady Nadzorczej i Dyrekcji weszli właściciele ziemscy i przemysłowcy. Pierwszym prezesem został ówczesny marszałek krajowy Adam Hrabia-Potocki. On to w 1862 roku rzucił myśl, by w Krakowie utworzyć Straż Pożarną. Miał tutaj na myśli Ochotniczą Straż Pożarną. Cel swój zrealizował w roku 1865 przy pomocy kierowanego przez siebie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pierwsze posiedzenie Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Ogniowej miało miejsce 5 maja 1865 roku. Tak już wcześniej była informacja Państwu przedstawiona. Liczyło ono 200 członków, którzy zobowiązali się brać udział w ćwiczeniach i pełnić służbę pożarniczą. Prezesem wybrano ówczesnego burmistrza Seidlera. Naczelnikiem i właściwym organizatorem był Wincenty Dołęga-Eminowicz. W początkowym okresie funkcjonowania stowarzyszenie było całkiem niezależne. Dopiero w 1866 roku po wielu debatach Rada Miasta upoważniła prezydenta do przyjęcia krakowskiej OSP pod patronat magistratu. Uzgodniono również, że ustanowiony zostanie dla niej statut. Jednakże statut nie uzyskał akceptacji władz austriackich, które w owym czasie niechętnie zezwalały na tworzenie podobnych organizacji.
Dopiero rok później prezydent dr Józef Dittel wykorzystał wizytę namiestnika Agenora Gołuchowskiego, by przedstawić mu osobiście Korpus Ochotniczej Straży Ogniowej pod dowództwem naczelnika Eminowicza, ustawiony przy bramie Floriańskiej. Dzięki temu zabiegowi uzyskał przyrzeczenie zatwierdzenia statutu, co też wkrótce potwierdził reskrypt cesarski. Korpus Krakowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej rekrutował się głównie z młodzieży i w tym wszystkich stanów, w tym szczególnie z rzemieślników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młodzież akademicka przez szereg lat tworzyła osobny oddział pod dowództwem Andrzeja Hrabiego Potockiego. Wyposażenie Ochotniczej Straży Ogniowej przejął na siebie magistrat. Jej pierwszą siedzibą były Sukiennice, potem Odwach przy ratuszu, a w końcu budynek Straży Pożarnej przy ulicy Kolejowej, później Potockiego, teraz Westerplatte. Prezesami stowarzyszenia, czyli Ochotniczej Straży Ogniowej, byli prezydenci i wiceprezydenci miasta Józef Dittel, Karol Rolle, Piotr Wielgus. Także naczelnik Krakowskiej Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej Felix Nowotny, a już w czasach późniejszych. Funkcję jej naczelników pełnił oprócz Eminowicza w latach 1904-19 Wilhelm Fentz, jeden z najbardziej oddanych w sprawie Ochotniczej Straży Ogniowej, a po roku 1922 Michał Piwowarczyk. Do Ochotniczej Straży należało wiele wybitnych postaci ze świata kultury, nauki, między innymi Włodzimierz Tetmajer, Stanisław Wyspiański, Edmund Wasilewski, Leon Wyrwicz. Ochotnicza Straż Pożarna w Krakowie istnieje do dnia dzisiejszego. Z krótką przerwą w latach 1940-45, kiedy mieliśmy do czynienia z okupacją niemiecką w Krakowie, działalność Ochotniczej Straży Ogniowej została zawieszona. Reaktywowano ją po wojnie, jej działalność trwa do dnia dzisiejszego. Nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna Kraków-Grodzki. W odróżnienia do podobnej jednostki, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej Kraków Ziemski. No, łączy się to z podziałem terytorialnym naszego województwa. Na terenie Krakowa, może wymienię parę jednostek, jedna z najstarszych i chyba najstarsza będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Bieżanowie, w Kostrzu, w Tyńcu, w Toniach, jest tutaj taki zachód i północ Krakowa. Na południu oprócz Bieżanowa istnieje i bardzo dobrze funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowicach i na północno-wschodnich rubieżach dawnej dzielnicy Nowa Huta, OSP Kościelniki, Wyciąże, Wolica i tyle pamiętam na dzień dzisiejszy i chyba ich więcej nie ma. No, tak jak w tamtych, w ubiegłych latach, w ubiegłych czasach Straż Pożarna jest Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem, no i niesie pomoc ludziom w stanie zagrożenia życia, zdrowia i mienia. Przełomem w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Krakowie było wydarzenie, które miało miejsce w dniu 28 kwietnia 1873 roku, w którym to dniu Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu w Krakowie Miejskiej Straży Ogniowej. Organizowanie zawodowej straży pożarnej, ogniowej, można tak i tak mówić, zlecono Wincentemu Dołędze Eminowiczowi, który został jej pierwszym naczelnikiem.
Głównym celem tego przedsięwzięcia, czyli powołania nowych struktur organizacyjnych Straży Zawodowej, było przeniesienie ciężaru obrony ogniowej z mieszkańców Krakowa, tak jak mieliśmy do tej pory, na profesjonalną służbę ratowniczą. Jedną z wielu przyczyn, powodów powstania zawodowej straży w tej postaci było to, że powstający Wielki Kraków potrzebował sprawnej zawodowej służby pożarniczej, dobrze zarządzanej i wyekwipowanej. Naczelnik straży Wincenty Dołęga-Eminowicz, no, bardzo barwna postać, bardzo zasłużona, wielce zasłużona dla ochrony pożarowej nie tylko w Krakowie, ale w Galicji, można powiedzieć, że i w Polsce, chociaż zmarł jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. W latach młodzieńczych był powstańcem styczniowym. Później zajmował się handlem na terenie Krakowa, ale to chyba nie było jego powołanie, bo dosyć szybko zaczął zajmować się sprawami ratownictwa pożarowego. Stanął na czele, tak jak już wcześniej Państwo usłyszeli i zobaczyli na slajdach, na czele Straży Ochotniczej, a w 1873 roku był organizatorem, no, można powiedzieć reorganizatorem, bo wcześniej ta Straż Pożarna też już istniała, tak jak wiemy z relacji, reorganizatorem Miejskiej Straży Zawodowej. Proszę Państwa, kim byli strażacy w Krakowie? Kogo zapraszano do służby? Na czele z krakowskich strażaków stał naczelnik, jak wiemy, był nim Wincenty Dołęga-Eminowicz. Korpus Krakowskiej Straży Pożarnej składał się ze 100 strażaków, 40 pompierów, 9 woźniców i 50 pomocników. Jakie wymagania były stawiane przed pompierami, jeżeli chodzi o przyjęcie do służby? Pompierzy. Wymagania: wiek od 25 do 35 lat. Uregulowany stosunek do czynnej służby wojskowej, miał być stanu wolnego lub bezdzietnym wdowcem. Powinien być silny i zupełnie zdrowy. Mówiący językiem polskim, powinien umieć czytać i pisać oraz być człowiekiem o nienagannej opinii. W przypadku większej liczby kandydatów komisja pożarowa, która rekomendowała, tak jak Państwo już wiecie, rekomendowała kandydatów do służby, w pierwszej kolejności rekomendowała osoby posiadające kwalifikacje budowlane, czyli murarskie, cieślarskie, stolarskie lub rzemieślnicze, czyli ślusarskie, kowalskie, kominiarskie. O, tutaj mamy obraz przedstawiający krakowskich pompierów w czasie ćwiczeń. Korpus Krakowskiej Straży Pożarnej oprócz naczelnika pompierów składał się również z woźniców, których zadaniem było prowadzenie konnych sikawek i wozów rekwizytowych do akcji, i pomocników. Pomocnicy w liczbie 50 zajmowali się, tak sama nazwa wskazuje, służyli pomocą przy akcjach ratowniczych. Byli przeszkoleni pożarniczo, ale ich głównym zajęciem było czyszczenie miasta i opieka nad oświetleniem. Jakie były stawiane tym osobom wymagania? Nieco niższe. Wiek od 20 do 40 lat, miał być ten człowiek wolnym od służby wojskowej, silnym i zdrowym i mówiący językiem polskim. Oczywiście nienagannego prowadzenia.
przy większej liczbie kandydatów pierwszeństwo do przyjęcia mieli, którzy umiejący czytać i pisać. Tu jest cytat, tak trochę brzmi nie, w dzisiejszym rozumieniu niezgodnie z gramatyką języka polskiego. Przyjęci do służby składali przysięgę na ręce prezydenta miasta oraz podpisywali kontrakt o służbę. Pompierzy zawierali kontrakt na 5 lat, pomocnicy i woźnice na 1 rok. Trzeba jeszcze dodać dla porządku, że naczelnik Straży Pożarnej był urzędnikiem magistratu, w związku z tym był zatrudniony na czas nieokreślony i w związku z tym miał określone przywileje, jeżeli chodzi o wysługę emerytalną, późniejsze zaopatrzenie. Zacytuję Państwu, szukałem w archiwum Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, jak wyglądał, jak prezentował się, że Państwo tego nie zobaczycie, kontrakt. Cytuję. Prezydent miasta Krakowa do pana Ignacego Łyżwińskiego. Na przedstawienie komisji pożarnej mianuję pana na lat 5, poczynając od 1 lipca 1873 roku pompierem przy Miejskiej Straży Pożarnej z płacą roczną 200 zł reńskich. Z umundurowaniem bezpłatnym, mieszkaniem, oświetleniem w koszarach straży i polecam Kasie Miejskiej, aby pan tę płacę w ratach miesięcznych z góry od 1 lipca roku bieżącego za kwitami następnymi przez pana Eminowicza, naczelnika Straży Pożarnej, wizowanymi wypłacała. Prawa i obowiązki służbowe objęte są statutem urządzenia Straży Pożarnej z dnia 30 kwietnia 1873 roku. Celem wykonania przysięgi służbowej masz się pan zgłosić w dniu jutrzejszym do biura mego o godzinie 12 w południe. Kraków, dnia 30 sierpnia 1873 roku. Za prezydenta podpis nieczytelny. Szanowni Państwo, 200 zł greńskich. Jaka była siła nabywcza tegoż pieniądza? W tym czasie na terenie Krakowa, która była częścią Galicji i Cesarstwa Austro-Węgierskiego, walutą był złoty reński, inaczej gulden, floren, na którego składało się 100 grajcarów. Jakiś czas temu wpadł mi w ręce pamiętnik włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Jan Słomka. I bardzo ciekawe spostrzeżenia w tym pamiętniku. Przede wszystkim Jan Słomka w miejscach swojego pamiętnika wspomina o wartości rzeczy codziennego użytku. Te wartości pieniężne, które Państwu tutaj zacytuję za chwilę, dotyczą miasta Dzikowa, wówczas położonego koło Tarnobrzega. Dzisiaj jest to dzielnica tego miasta. Siła nabywcza złotego reńskiego. Parobek zarabiał rocznie 15 złotych reńskich. Flisak zarabiał rocznie około 50 złotych reńskich. Kwarta okowity, czyli 1/4 litra, kosztowała 24 grajcary. Ksiądz jako kolędę otrzymywał 1 złotego reńskiego. W 1861 roku, czyli w latach zbliżonych do podpisania kontraktu przez pana Ignacego Łyżwińskiego, gospodarstwo sześciomorgowe, na które składało się łąka, ogród, plac, budynki gospodarcze,
według wartości urzędowej wynosiła 300 zł grejskich. Ziemniaki zebrane przez tegoż pana Jana Słomkę z obszaru pół morgi, za te ziemniaki zarobił 30 zł greńskich. Około 1874 roku morga gruntu rolnego przeciętnie kosztowała 200 zł greńskich, a jeżeli miała lepsze położenie, lepszą klasę, mogła nawet kosztować i 400 zł greńskich. W latach 1878-1900 wójt, a był nim pan Jan Słomka, mocą uchwały Rady Gminy Dzików otrzymywał rocznie 30 zł greńskich. Czyli nasi pompierzy zarabiali przyzwoicie, można tak powiedzieć. Tak przedstawiał się tabor krakowskiej straży pożarnej, no powiedzmy na przełomie XIX i XX wieku. Nie, na rok. Tak z kontraktu wychodziło. W ratach miesięcznych to wychodziło już troszeczkę inaczej. Rocznie. Ja ten kontrakt miałem w rękach, oryginał, prawda? I jest to po prostu no, w aktach archiwum Komendy Miejskiej. Tenże kontrakt. W 1879 roku wybudowano dla Straży Pożarnej neogotycki budynek wraz z koszarami. Służy on do dziś strażakom. Wewnątrz zainstalowano system powiadamiania o pożarze, tak zwany telegraf pożarny. Sieć telegrafu pożarnego obejmowała całe miasto i pozwalała natychmiast zawiadomić centralę straży o zaistniałym pożarze. Rozpocząłem służbę w budynku przy ulicy Westerplatte 19 na początku lat 90. i tam takie już teraz nieistniejące wydzielone miejsce i starzy można powiedzieć, starsi pracownicy, strażacy, oficerowie nazywali to miejsce telegrafem. Tam już wtedy tego telegrafu nie było, ale nazwa została przekazana dalej. Dzisiaj się już tego nie używa. Stan osobowy, tak jak już wcześniej parokrotnie wspominałem, wynosił 100 osób, w tym 40 pompierów, łącznie z trębaczami wieżowymi, 50 pomocników i 9 woźniców. Na ich czele stał naczelnik, którego mianowała Rada Miejska na wniosek magistratu. Krakowska Straż spełniała pokładane w niej zaufanie, ratując miasto podczas kilku poważnych pożarów. Otaczająca ją dobrą sława sprawiła, że chętnie bywali tu znani i sławni ludzie, w tym między innymi Franciszek Józef. Na fotografii mamy przedstawioną wizytę członka rodu panującego. No, do dnia dzisiejszego z imienia i nazwiska nie wiemy, kto to jest. Początkowo, jak prowadziliśmy, można powiedzieć, badania, kwerendę fotografii, kwerendę archiwów, padło na arcyksięcia Rudolfa, ale prawdopodobnie to nie jest ta osoba. Szanowni Państwo, pozwolę sobie teraz zobrazować, jak wyglądała akcja ratownicza
nowo powstałej, nowo zorganizowanej Krakowskiej Straży Pożarnej. Pożar ma miejsce już później, na początku XX wieku. Prowadzony jest pod dowództwem Nowotnego, komendanta Nowotnego. I zachował się, to był wtedy jeden z większych pożarów w Krakowie, na Warszawskiej. Zachował się raport komendanta Nowotnego, który osobiście dowodził akcją gaśniczą. I uważam, że jest to bardzo cenne źródło, ażeby poznać zasady funkcjonowania krakowskich strażaków z przełomu XIX i XX wieku. XIX listopada 1903 roku w drodze konkursu stanowisko naczelnika Miejskiej Straży Pożarnej objął niespełna 30-letni wówczas kapitan Feliks Adam Nowotny. Nominowany na stanowisko naczelnika Krakowskiej Straży Zawodowej wykazał się od razu energią i głęboką wiedzą, a także taktem wobec podwładnych. Szybko zdobył szacunek i zaufanie doświadczonych strażaków. Kierując akcjami gaśniczymi w czasie większych pożarów. Cytuję raport komendanta pana Feliksa Adama Nowotnego. Pożar miał miejsce w 1906 roku. O godzinie 12:29 minut w nocy zaalarmowano Straż Pożarną Miejską telegrafem pożarniczym ze stacji numer 33 umieszczonej w biurze telegraficznym Kolei Północnej obok mostu kolejowego w ulicy Warszawskiej. W tej samej chwili, zaledwie o kilkanaście sekund później, doniósł trębacz z Wieży Mariackiej, że na kolei niedaleko koszar arcyksięcia Rudolfa nastąpił wybuch i obecnie widzi płomień na przestrzeni kilkudziesięciu metrów i że prawdopodobnie nastąpiła jakaś eksplozja. Ponieważ dzwon alarmowy załączony jest do wszystkich 61 stacji telegrafu pożarnego, zatem na znak dany ze stacji numer 33, niezależnie od telegrafisty, zaalarmował straż, dając równocześnie znaki na aparacie Morse. Na dany sygnał wyruszył trzeci pluton z brandmistrzem Obidowiczem pod moją komendą w niespełna jednej minucie. Na wiadomość telefoniczną z dworca o godzinie 12:30 minut, która przybyła już po wyjeździe trzeciego plutonu, wyruszył natychmiast drugi pluton. Wozy i sikawki zaprzęgnięto już podczas zaalarmowania ze stacji telegrafu pożarnego z wozem rekwizytowym i z wysuwaną drabiną oraz pierwszy pluton i oddział straży ochotniczej z dwoma sikawkami i z czterema beczkowozami pod komendą starszego brandmistrza Stępińskiego. Zaś w 3 minuty później pluton wolny od służby pod komendą brandmistrza Flaszy. Tak więc wyruszyło w ciągu 5 minut 4 plutony straży, naczelnik, 3 brandmistrzów, 46 pompierów Straży Pożarnej Miejskiej, 8 ochotników oraz 14 par koni. Oprócz tego w kilka minut później przybył fiakrami drugi oddział Krakowskiej Straży Ochotniczej pod komendą pana Fęca i kapitana pana Kolmana i stawił się do dyspozycji naczelnika Miejskiej Straży Pożarnej. Następnie przybyły też 2 wozy Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego, zaś około godziny 2 w nocy Straż Ochotnicza z Krowodży, 8 ludzi z naczelnikiem panem Chwastkiem oraz 6 ludzi z Prądnika Czerwonego. Wszystkie oddziały wyruszyły w największym pędzie, gdyż w kilka sekund po zaalarmowaniu rozpostarła się łuna ponad całym miastem i już wyruszając z koszar można było ocenić niesłychanie groźną sytuację.
Już podczas jazdy ulicą Pawią dało się widzieć, że magazyn kolejowy leżący w przedłużeniu tejże ulicy jest już prawie cały w ogniu i że pożar szerzy się ku magazynom leżącym bliżej ulicy Pawiej i ku głównemu magazynowi kolei północnej. W przeciągu tych kilku minut, które straż potrzebowała na jazdę, przybrał już pożar tak wielkie rozmiary, że przerzucił się na równolegle położony drugi magazyn drewniany. Objął też pomiędzy tymi magazynami kilkanaście wagonów, a nawet wagony wzdłuż magazynu od strony południowo-wschodniej. O kilkanaście kroków na dwóch torach stojące, w których znajdowały się łatwo zapalne materiały jak nafta, oliwa, zajęły się one od szalonego gorąca. Zaś magazyn drewniany położony od strony miasta o kilka kroków od palących się magazynów był tak rozgrzany, że z dachu, jako też z nałożonych na rampach worków wydobywały się kłęby dymu. Największe niebezpieczeństwo groziło od strony południowej względnie od strony południowo-wschodniej, gdyż na tej stronie zajmowały się już nawet słupy telegraficzne i wagony z łatwo zapalnymi materiałami. Zadaniem zatem Straży Pożarnej było w pierwszym rzędzie powstrzymanie pożaru w tych dwóch krytycznych punktach, gdyż stanowczo można stwierdzić, że obrona tych dwóch punktów rozstrzygała o losie większej części, a może i nawet całego miasta. Trzeci pluton, który pierwszy wyruszył na miejsce pożaru, przeprowadził natychmiast po przybyciu dwie linie wężowe od hydrantu położonego o kilkaset kroków od pożaru na ulicy Warszawskiej, róg ulicy Szlak. Jedną linię skierowany na zagrożony magazyn kółka rolniczego, ażeby cały magazyn i worki ze zbożem wielkiej ilości na rampach ułożone silnym prądem ciągle zlewać. Silnym prądem, czyli wodą. I w ten sposób uchronić budynek ten tak bardzo ważny w sytuacji pożaru od zniszczenia. Drugim prądem skierowano się do już objętych ogniem magazynów od strony południowej, celem odcięcia w tym miejsce pożaru. Zarazem 8 ludzi z 3 i 1 plutonu wraz z kilkoma funkcjonariuszami kolei północnej odsunęło zajęte już pożarem, a stojące na szynach od strony zachodniej wagony z łatwo zapalonymi materiałami aż poza magazyn kółka rolniczego. Równocześnie podczas usuwania ugasił pierwszy pluton jednym prądem we właśnie pożarem objęte w tym właśnie pożarem objęte magazyny. Około godziny 2 przybyła Ochotnicza Straż Skrowodrzy oraz kilku ludzi z prądnika czerwonego, których przeznaczyłem na stronę zachodnią, to jest od koszar arcyksięcia Rudolfa. Pluton pierwszy zaś postępował w przeciwnym kierunku, to jest ku stronie południowej, prowadząc jeden prąd w magazyn z wschodni, drugi zaś między palące się wagony. Odtąd postępowało gaszenie pożaru dość szybko, także około godziny 3:30, gdzieniegdzie tylko wydobywał się płomień, który pomimo, że był wodą zalewany, wskutek szalonego gorąca znów ponownie się wzmagał. Około godziny 5 rano pożar był o tyle ugaszony, że wydobywał się tylko żarzący dym i praca straży ograniczała się na rozkopywanie zgliszczy i zalewaniu tychże ponownie wodą oraz na rozbieraniu spalonych belek i wiązań, które groziły zawaleniem się. Ten pożar był dosyć szeroko komentowany, opisany w ówczesnej krakowskiej prasie, zwłaszcza Czas Krakowski poświęcał takim wydarzeniom dosyć dużo miejsca. Tutaj mamy zaprezentowaną Księgę Pamiątkową Krakowskiej Straży Pożarnej. Ja postaram się Państwu, którzy zechcą przyjść w sobotę do koszar Straży Pożarnej, oryginał tej księgi z oryginalnym wpisem cesarza Franciszka Józefa I
No jest to bardzo cenna pamiątka w posiadaniu krakowskich strażaków. Bardzo się tym szczycimy i okazywana jest, udostępniana tylko w wyjątkowych sytuacjach. Proszę panią, z tego co wiem, to od wizyty w 1881 cesarza. Na tą okoliczność była po prostu założona. Ona miała kontynuację już w innej wersji, ponieważ takie większe wydarzenia w krakowskiej Straży Pożarnej były odnotowywane, w jakiś sposób dokumentowane, ale już to były inne księgi. One są do tej pory prowadzone. Tu ponownie widzimy w 1910 roku stan osobowy zwiększono do 120 strażaków, wprowadzono nowe mundury polskiego kroju. A od 1914 roku do tak zwanego podziału bojowego wprowadzono pierwsze samochody. Może wrócę jeszcze do 1910 roku. Kraków, Szanowni Państwo, na pewno wiecie, był twierdzą austriacką i stąd taka uprzywilejowana pozycja krakowskiej Straży Pożarnej. Była ona jednym z elementów tej twierdzy. W 1914 roku, po wybuchu wojny, krakowska Straż Pożarna przeszła pod zarządy armii austriackiej. Ale było coś za coś. Bardzo szybko została wyposażona w nowoczesny sprzęt ratowniczy, zwłaszcza samochody, i no, jako jedna z pierwszych na ziemiach polskich. W 1910 roku mamy 120 strażaków, natomiast no, cały czas mówimy tutaj o Straży Pożarnej, z naszej strony Wisły, ale po drugiej stronie, czyli w Podgórzu, funkcjonowała również zawodowa Straż Pożarna. Mieściła się ona w budynku przy ulicy Zamojskiego i została połączona z krakowską Strażą Pożarną na przełomie 1914 i 1915 roku. Ale o tym no może troszeczkę w innym wydaniu. Przechodzimy do, wcześniej wspominałem, że w Krakowie dochodziło do wielu pożarów, ale takimi spektakularnymi pożarami, oprócz tego wielkiego, który miał miejsce w 1850 roku w lipcu, były jeszcze pożary, był pożar, który miał miejsce 26 maja 1926 roku. Spaleniu uległ gmach magistratu. Akcją gaśniczą kierował naczelnik Obidowicz. Uczestniczyli w niej także strażacy z filii straży w dzielnicy Podgórze, włączonej do Krakowa w 1914 roku. W 1928 roku Miejską Straż Pożarną ostatecznie zmotoryzowano. Pomieszczenia dla koni i wozów adoptowano na garaż. Co roku w Dniu Świętego Floriana na mszę świętą do kolegiaty udawali się strażacy, a po powrocie na Placu Koszarowym odbywały się pokazy sprawności strażackiej. Takie wydarzenia miały miejsce do 1939 roku, natomiast w czasach powojennych powoli zanikała ta tradycja. Odbudowała się w 1989 roku, trwa do dnia dzisiejszego. Pokazy strażackie, tak jak mamy tutaj na zdjęciu przedstawione, czyli drabiny,
mechaniczne i inny sprzęt gaśniczy zastąpione zostało przez zorganizowanie defilady pożarniczej. No jak to krakowianie mówią, szwarcparady, czyli uczestnicy tej parady uczestniczą w czarnych mundurach, w mundurach strażaków. Jak jesteśmy już koło Święta Strażackiego, mamy tutaj fotografię relikwii świętego Floriana, która jest złożona w kościele świętego Floriana przy placu Matejki i w dniu Święta Strażaków, czyli 4 maja, w czasie organizowania procesji wokół placu Matejki jest ta relikwia niesiona przez wiernych, zazwyczaj przez oficerów Straży Krakowskiej. Podczas wojny Kraków nie uległ większym zniszczeniom. Władze okupacyjne częściowo doposażyły sprzętem niemieckim z Krakowską Straż Pożarną, który ewakuowały w styczniu 1945 roku. W dniach 19 do 24 stycznia 1945 podczas pełnienia służby zginęło 5 strażaków, a jeden został inwalidą. Po wojnie Krakowska Straż została włączona w struktury ogólnokrajowej zawodowej Straży Pożarnej i funkcjonuje w jej ramach do dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o czasy wojny, muszę tutaj dodać, że strażacy na terenie całego kraju zorganizowali ruch oporu Skała. Był to ruch oporu, w którym uczestniczyli strażacy, oficerowie, podoficerowie i, jak się to mówi normalnie, strażacy. W czasie rozpoczęcia we wrześniu 1939 roku, przed zajęciem Krakowa przez Niemców, na polecenie władz centralnych, wyższych, Krakowska Straż Pożarna została ewakuowana z miasta. To już wedle relacji osób, z którymi miałem możliwość porozmawiać, oni uczestniczyli w tej ewakuacji, dojechali do Lwowa krakowskimi samochodami pożarniczymi, drabinami i tam dostali się pod okupację sowiecką. No oczywiście wrócili do Krakowa, ale już bez sprzętu. Może tą puentą zakończę nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Serdecznie panu dziękujemy za tak rzeczowy, merytoryczny, okraszony fotografiami wykład. Również za taki wstęp natury bibliograficznej, czyli podanie literatury przedmiotu, która się z pewnością może przydać nam wszystkim. No i rozpoczynam tą część związaną z zadawaniem pytań. Proszę korzystać z tej możliwości, że pan Leszek jest dzisiaj z nami. Dodam tylko a propos tego, co pan Leszek mówił o sobocie, że rzeczywiście jest spotkanie w Koszarach przy Westerplatte. Ci z państwa, którym się udało i zapisali się, no to rzeczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast staraliśmy się jak najwięcej osób pomieścić, ale już w tym momencie na tą pierwszą wizytę organizowaną przez Muzeum Krakowa we współpracy ze Strażą niestety już nie ma miejsc. Pomyślimy. Jeżeli będzie zainteresowanie, zapotrzebowanie, to na pewno będziemy starać się taką wizytę zorganizować. Proszę bardzo, tutaj jest pierwsze pytanie. Ja chciałabym spytać odnośnie pożaru katedry Notre Dame.
Wszyscy na pewno jesteśmy tym zbulwersowani, natomiast mimo tych technologii, jakie teraz posiadamy, no coś niesamowitego widzieliśmy w telewizji. Proszę, gdyby pan mógł powiedzieć, jakie są teraz jakieś plany, czy jak jest zorganizowana taka ochrona przeciwpożarowa zabytków takiej najwyższej klasy i to jeszcze średniowiecznych właśnie? Proszę Państwa, już jako były emerytowany oficer, no nie mam najbardziej aktualnych informacji z przyczyn naturalnych, natomiast mogę odnieść się do swojej wiedzy, którą zgromadziłem przez wiele lat służby w strukturach krakowskich pożarników. W swojej karierze pożarniczej przez jakiś czas, na jej początku, pełniłem służbę w wydziale, no wtedy się to nazywało służba prewencji. Akurat w Śródmieściu, no, z zabytkami Krakowa, z zabytkami kultury polskiej spotykaliśmy się na co dzień. Mogę tylko tyle powiedzieć, że wyposażenie krakowskiej jednostki, jest to jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 1, jest między innymi skonfigurowane pod kątem działań gaśniczych w budynkach zabytkowych, Sukiennic przede wszystkim, Wawelu, prawda? I innych szczególnych takich jeszcze budowli, które mają duże znaczenie dla kultury polskiej. Przede wszystkim jest to drabina mechaniczna o odpowiednich parametrach, o odpowiednim zasięgu, wysięgu drabiny. Jest to drabina, która może wjechać na dziedziniec, tam na przykładu Zamku Królewskiego na Wawelu. Nie wszystkie ze względu na swoją wielkość, gabaryty są w stanie tam wjechać. No i przede wszystkim strażacy, którzy bezpośrednio uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, są na bieżąco szkoleni w jak mają się zachowywać w sytuacji, gdy będą gasić obiekty zabytkowe. Istotnym elementem funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w tym zakresie są czynności kontrolno-rozpoznawcze. W Krakowskiej Straży Pożarnej pełni służbę kilku wysokiej klasy oficerów, którzy może nie tylko zajmują się budynkami czy obiektami zabytkowymi, ale w tym się specjalizują. Odpowiedniej wysokiej klasy zabezpieczenia przeciwpożarowe, odpowiedni monitoring tego budynku, odpowiednie właściwe przeszkolenie personelu, odpowiednie wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. W czasie okresowych kontroli, które wykonywane są przez tych oficerów, te elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego są sprawdzane. Tak dla ciekawości powiem, że od jakiegoś czasu, można powiedzieć, odkąd pełnię służbę w Krakowie, pełniłem, no teraz już nie, w strukturach krakowskiego pożarnictwa, obiektem na Wawelu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe, zajmowali się oficerowie albo czynni, albo już w stanie spoczynku, tak jak ja teraz, Państwowej Straży Pożarnej. Byli to zazwyczaj też wysokiej klasy, bardzo wysokiej klasy specjaliści, którzy już ukierunkowali się na zabezpieczenie, na pracę w tych budynkach. Aktualnie, co mogę powiedzieć, szefem zabezpieczenia przeciwpożarowego na Wawelu jest były w stanie spoczynku emerytowany komendant Komendy Miejskiej, pan starszy brygadier Józef Pękala. I mi się wydaje, że Wawel powinien czuć się bezpiecznie. Na terenie Krakowa jest sporo zabytków drewnianych. Jak wygląda ich zabezpieczenie i czy są jakieś specjalne do tego po prostu rytuały ratownicze? Czy one mają już zabezpieczenie jakieś takie stałe? No, drewnianych kościołów mamy kilka na przykład. Proszę pana, z mojej wiedzy.
Z mojej wiedzy pożarniczej no, wynika, że najbardziej chronione i w największym stopniu zabezpieczane są właśnie obiekty zabytkowe, które mają elementy wyposażenia, ewentualnie no, budowy konstrukcji drewnianej. No, są takie obiekty na terenie Krakowa. Proszę pana, mamy coś takiego, to obowiązuje na terenie całej Polski ustawa o ochronie przeciwpożarowej i o zabezpieczeniu budynków. To już jest forma, znaczy to już jest klasa, znaczy poziom zarządzenia ministra spraw wewnętrznych i tam są ściśle określone, ja nie potrafię teraz zacytować z głowy jakie, ale są ściśle określone, proszę pana, procedury i przepisy, które stawiane są dla zarządców, użytkowników bądź właścicieli tego typu obiektów. Muszą się oni po prostu do nich dostosować. W takich obiektach no, zazwyczaj czujki sygnalizacji pożarów czy stałe urządzenia gaśnicze no, są nieodzowne, zazwyczaj mają miejsce. Czy mają we wszystkich obiektach zabytkowych, tego nie potrafię powiedzieć. Proszę pana, czujki, proszę pana, zazwyczaj zasada działania systemu powiadamiania pożarowego polega na tym, że budynek, obiekt jest wyposażony w system zabezpieczenia, czyli w te czujki. I proszę pana, właściciel, użytkownik bądź zarządca budynku zobowiązany jest do zatrudnienia stałego pracownika, który będzie pełnił dozór nad tymi czujkami. W przypadku załączenia się takiej czujki i gdy ona po prostu zacznie alarmować, że coś się tam dzieje, on już albo sprawdza, w zależności jaki to jest obieg, jakiej klasy zagrożenia pożarowego, albo bezpośrednio informuje stanowisko kierowania komendanta miejskiego o zagrożeniu pożarowym i przyjeżdża zastęp albo i kilka zastępów w zależności od procedur, które są wymagane dla tego obiektu i po prostu dokonują sprawdzenia obiektu. Chciałem zapytać, od kiedy w Krakowie istnieje system syren alarmowych, jaką rolę spełniał i spełnia i jak jest postrzegany ze szczebla Straży Pożarnej? Wie pan co, jeżeli chodzi o syreny alarmowe, nie potrafię panu powiedzieć w szczegółach, pewnie już od okresu międzywojennego. Przecież w 1939 roku mieliśmy do czynienia z obroną przeciwlotniczą i obroną przeciwpożarową, obroną gazową. Społeczeństwo było informowane za pomocą syren alarmowych. To funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Syreny alarmowe, jeżeli już mówimy o Krakowie, no są, mają zastosowanie w jednostkach ochotniczych Straży Pożarnej. Są też zainstalowane na budynkach Państwowej Straży Pożarnej, ale nie są używane do akcji gaśniczych. Są używane w ramach obrony cywilnej na pewno, ale na co dzień Straż Pożarna Zawodowa z nich nie korzysta. Natomiast gdy pożar wydarzy się poza Krakowem albo w obrębie, w rejonie działania Ochotniczej Straży Pożarnej, druhowie, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, ażeby mogli skutecznie zadziałać, jest w ich remizie uruchamiana remiza drogą radiową. I oni są już przeszkoleni na takim poziomie, że wiedzą, że jak syrena zadziała, należy udać się na miejsce do remizy i po prostu dostają informacje, gdzie się pali, co się pali, jaki mają sprzęt ze sobą zabrać. Mówił pan, że o jedynym środku gaśniczym, o wodzie. Są inne środki. Od kiedy one zaczęły być stosowane przez Straż Pożarną? Proszę panią, z moich informacji wynika, że no druga, znaczy od do czasów II wojny światowej, czyli do lat 40., 50., środki gaśnicze, przynajmniej na terenie Polski, były stosowane w bardzo ograniczonym zakresie. Chodziło tutaj o zabezpieczenie zakładów przemysłowych, chemicznych, gdzie woda
są takie sytuacje, że woda może spowodować większe spustoszenia i większe straty, wchodząc w reakcje chemiczne z jakąś substancją. I tutaj miały zastosowanie, ale w bardzo ograniczonym zakresie, środki gaśnicze. Środki gaśnicze, które powodowały wytworzenie piany gaśniczej, ewentualnie proszki gaśnicze. A takiej szczegółowej daty nie znam. Piasek, no też, tylko od średniowiecza można powiedzieć nawet i do lat 90., bo odwołując się jeszcze do swoich doświadczeń jako tego oficera młodego, który prowadził czynności kontrolne, spotykałem jeszcze na strychach obiektów budowlanych, mieszkań, kościołów czy klasztorów, skrzynie z piaskiem, naczynia z piaskiem, wiadra z piaskiem. Wie pani co, no wszystko jest uzależnione od skali zagrożenia. W jaki sposób pożar w momencie przyjazdu pierwszych ratowników, jakie ma rozmiary. Proszę panią, jest taka sytuacja, że ogień wychodzi przez okna, drzwi, no to działania gaśnicze polegające na zastosowaniu mgły gaśniczej są mało skuteczne. Trzeba to... No. Aha. A to żeśmy się źle zrozumieli. No taka gaśnica, instalacja gaśnicza, która powoduje wytwarzanie mgły, no jest skuteczna w pierwszej fazie powstania pożaru. Przede wszystkim powoduje to, że w wyniku jej działania wody no powstaje mniej szkody, prawda? Bo często, że działania straży pożarnej powodują pewne zniszczenia, usterki. No woda zaleje, prawda, mieszkanie, dom. W wyniku tych działań są jakieś poniesione konsekwencje przez substancje budynku. Przepraszam, ja chciałam jeszcze zapytać stąd o Archiwum Państwowej Straży Pożarnej. Czy na przykład tutaj w Krakowie jest dostępne i czy mają państwo jakieś dokumenty, czy nie wiem, kroniki Straży Pożarnej, ale z czasów wcześniejszych niż wiek zaryzykuje 18? Nie. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że takich kronik wcześniejszych nie ma. Tak jak wcześniej zacytowałem, jubileuszowa księga pamiątkowa 1873-1925. To jest takie, powiedziałbym, pierwsze źródło dla mnie podstawowe, jako osoby, która się zainteresowała dziejami pożarnictwa w Krakowie, z niej żeśmy korzystali. Korzystałem również z archiwum. Dla porządku muszę dodać, że przez wiele lat w jednym budynku przy Westerplatte funkcjonowała komenda wojewódzka, czyli taka struktura organizacyjna, która obejmowała swoim zasięgiem całe województwo, najpierw krakowskie, teraz małopolskie, i komenda dla Krakowa, dla miasta. A teraz zostało to rozdzielone. Przedtem to archiwum było jedno. Archiwum też uległo rozdzieleniu. Część archiwaliów została przy Westerplatte, ale z mojej wiedzy wynika, że najcenniejsze archiwalia są na ulicy Zarzecze. Są. No oczywiście, że odpowiadam na pytanie. Proszę pana, są panie, pełnią służbę w tak zwanym podziale bojowym, uczestniczą w akcjach ratowniczych. Na pewno. Na jednostce ratowniczo-gaśniczej, na Krowodży, na ulicy Zarzecze pełni służbę pani kapitan. No, jest bardzo, bardzo, bardzo już doświadczonym jest oficerem. Pełni służbę już kilkanaście lat. Notabene jest mistrzynią Polski, Europy
jakichś tam jeszcze innych igrzysk w pływaniu, bardzo wysportowana, dzielna osoba. I jeszcze raz? No przynajmniej od 20 lat. Przynajmniej no tak. Od 20 lat. Tak, jest dużo absolwentów, nawet do naszej jednostki po tej szkole trafia. Mam takie pytanie o największy albo najtrudniejszy do gaszenia pożar już powiedzmy w czasach takich, no już powojennych, lata 60., 70., 80. w Krakowie. Najtrudniejszy może nawet w tym znaczeniu, że na przykład u nas przecież było bardzo dużo zakładów przemysłowych w centrum, Grzeguszki, Dolne Młyny, czyli pożar, który mógłby rzeczywiście zagrozić, może jeżeli nie Krakowowi, to jakiemuś okolicznym budynkom. No z moich informacji wynika, że Pałac pod Baranami, to jest lipiec bodajże 1990 roku i tak jak tutaj pan podpowiada, Filharmonia. To był bodajże rok 1991. Już takiej dokładnej daty nie pamiętam. No to były takie dwa spektakularne pożary w Krakowie, gdzie faktycznie istniało duże zagrożenie i dla ludzi, i dla budynków, dla substancji budowlanej tych zabytkowych obiektów. No a z takich pożarów, to tak jak tutaj wcześniej referowałem, pożar magistratu, bardzo, bardzo tragiczny w skutkach dla Krakowa, rok bodajże 28 czy 6 już. Jeszcze ktoś ma ochotę? Wystarczy, zimno. Ja wiem, że tutaj chłodno i tak państwo jesteście chyba rozgrzani tematem, ale no nie może być cieplej na wystawie. Tak. Ja na koniec tylko dodam i zareklamuję, że pan Leszek Buczak jest współautorem książki. Mało jest chyba takich współczesnych wydawnictw na temat właśnie walki z ogniem Straży Pożarnej. A tu się pali jak cholera, to jest tytuł książki. Pana Leszka i no, do niej też odsyłamy chyba, jeżeli państwo chcą jeszcze więcej informacji. Ja mogę pokazać tą książkę, przynajmniej obwalutę. Niestety już nie. Książka była wydana ponad 10 lat temu nakładem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo wspomógł wydanie tejże książki pan prezydent Jacek Majchrowski. Chyba bez udziału magistratu krakowskiego byłoby to niemożliwe. Proszę poczekać. Powiem tak, ja mam jedną na własność, dostałam jako studentkę i przychodziłam do pana Leszka z takimi dziwnymi prośbami, że chcę na wieżę wchodzić i tam strażaków męczyć, hejnalistów. I jakby państwo mieli ochotę sobie zerknąć, skserować, skopiować, to w ręku podziemnym u mnie w biurze można podejść. Pożyczyć. Tak mówię, biały kruk, więc no, pożyczyć na pewno, to nie będzie problemu. Ale sprawdzałem, czy jeszcze w mojej byłej jednostce są dostępne egzemplarze, no okazuje się, że już nie do dystrybucji. No. Archiwalia. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję państwu.